Co się stanie, jeśli zignorujesz toksyczną osobę po rozstaniu? Ignorowanie toksycznej osoby po tym, jak cię odrzuciła, może prowadzić do naprawdę różnych reakcji. Początkowo mogą nie reagować zbytnio, zwłaszcza jeśli skupiają się na nowym źródle zaopatrzenia. Jeśli jednak zauważą twój brak reakcji, zwłaszcza w sytuacjach, w których oczekują, że będziesz szukać pojednania lub okażesz niepokój emocjonalny, może zdecydowanie wpłynąć to na ich ego. Może ich skłonić do podjęcia próby ponownego nawiązania kontaktu, zwanej również hoovering, czyli odkurzanie. Odkurzanie polega na próbach wciągnięcia cię z powrotem do związku poprzez pochlebstwa, udawane zaniepokojenie lub obietnice zmian. Jeśli nadal będziesz ich ignorować, mogą na jakiś czas wzmóc wysiłki, stosując taktykę od uroku do poczucia winy, a nawet na negatywnych zachowaniach polegających na poszukiwaniu uwagi. Alternatywnie mogą zareagować złością lub uwłaczającymi uwagami, zwłaszcza jeśli czują, że ich wizerunek jest zagrożony. W niektórych przypadkach mogą po prostu pójść dalej, skupiając swoją uwagę na kimś innym, na kimś, kto przynajmniej chwilowo zapewni im uznanie i podziw, którego tak szukają. Kluczowym czynnikiem do zapamiętania jest to, że reakcja toksycznej osoby często bardziej odzwierciedla potrzebę uwagi i uznania niż faktyczny związek.